Teraz już wyłączyłem to, bo ktoś mógł jakieś brzydkie wyrazy dać i nie fajnie. Jeszcze usunę sobie ten zapis od razu. Ten. Jeżeli będę to wycinał w takim razie. Szymon, na Jarok wbiłeś? Jestem na TS-ie jarok.ts3bachu.com. Musisz zejść na sam dół, tam jest kanał OKBrod. Bali nie robię, a lalala, jak się robi bale? Włącz pokłos słomy, to to? Wyłącz ten pokłos słomy, kurde, bo to przeszkadza strasznie. No nie wiem. Masz takie. Wyłącz go, bo on jest niepotrzebny. No na razie jest nas trochę mało, ale jak ktoś jeszcze będzie chciał, to możemy ten... Mogę kogoś zaprosić. Jeżeli ktoś chce, bo jeszcze mam, nas jest trzech, a serwer jest na pięciu, więc dwa miejsca jeszcze są wolne. Bo ja nie mam Kacprze prasy, jeżeli się nie mylę. Jeżeli mylę, to mnie poprawcie. Także nie, nie jeszcze, mamy. Nie, właśnie. Jeżeli ktoś chce zagrać, to jeszcze dwa miejsca są wolne, także zapraszam bardzo serdecznie. To musicie wejść na kanał OKBrod. Trochę mi wolno to szanie idzie. Tak? E? No. Ale to jest duża pojemność tego. To powinnoś to szybko to tam objechać. Ale ja nie umiem równo jeździć. Eskolaj, jak ci się nie podoba, no to wiesz, droga wolna, ja cię tu nie trzymam na siłę. Ja nie będę świrował czy robił z siebie osobę jakąś taką z ADHD, żeby nie wiem, nie przynudzać ciebie. Kokoroko, no kto pierwszy, ten lepszy, także jeszcze dwa miejsca są wolne. Cześć Kajetan. Wyłącz pokłos słomy. Ja... A wyłącz pokłos słomy. Pokos chyba. Pokos, no. Bo to są te paski. To nie będzie tych pasów właśnie zostawić. A no właśnie, tak. Dobrze. Bo one się nie przydadzą. Arma. Dobra, podjeżdżasz, to mogę tutaj. O, na dwie, dobra, to już jest wyższa szkoła jazdy. Ja ostatnio podczepić dwie, to jest wyższa szkoła jazdy. Ja dzisiaj na 6 jechałem. Tak? Okej. Na 6? To musiałeś mieć duży traktor. To był największego place'a. A, no to ładne. I te zielone przyczepy na dwóch osiach. Kub motor, tak. A wiesz, że można na pick-upa sypać zboże? Na pick-upa, tak? Tak. No to nie wiedziałem. Tam chodzi chyba za 3 tony. No, mój kanał jest na samym dole. Tutaj wiecie, Gobson i Wiko trafili tak samo kapcią, ale kapcie coś nie może wbić. Niestety. Cześć Araun. A kurka, nie wiem jak to wymówić. Dobra, możesz podjechać. Tam już wątek leci. Okay. Wiktor, popię ci dzisiaj? Nie. Pozwolę ci przez tą wodę wypuścić tą patrycję. Nie chcę mi się. Tak, sorry, ja. Zamknę drzwi. Okej. Okay. Kup skorpiona do ścinania drewna. No to też był... Ale nie mamy pieniędzy na coś takiego, słuchajcie. A przecież po tym skorpionie idzie zarobić pieniądze? Ja no wiem, za jedno drzewo 100 tysięcy zarabiam. No na pewno, ale wiesz, no na razie... Ale poziom łatwy. Łatwy chyba mamy, jeżeli się łatwy, nie mylę. Łatwy? To tak po 100 tysięcy będziesz dostawać za drzewo. A, to ładne. Tu mamy 44 tysiące dopiero. A skorpion kosztuje 300 tysięcy. Wow. 315 chyba nawet. Bo już no to mówię. Trochę... Trochę będziemy musieli pozbierać na to. Jednak. Karol, no ale ja cię teraz nie przerzucę, chociaż... 317 tysięcy. A, no to dużo. Ale 3 drzewa ścinasz, się zwraca. Cześć Chris, dzięki jeszcze raz za słupka. Karol, no to wbij, to cię przerzucę. Jeszcze żadnego omijaka nie zrobiłem. To ładnie. A? Przydałby się nam jakiś większy ten kombajn, żeby to... No pomału to idzie, pomału. No strasznie wolno to. Jak masz drzewa, to szybko to idzie. Cześć, Mr. Nygus.
Czy będę grał coś innego? Dzisiaj już raczej nie, odpada. Jutro na pewno coś więcej sobie pogramy. Zaraz wykończycie to dobrze. Kokuza, co byś chciał, żebym jeszcze robił? To jest symulator farmy, prawda? A nie jakieś GTA. Właśnie, no nie wiem, GTA możemy tu urządzić, ale to raczej nie o to chodzi w tej grze. Da się z piłą motorową chodzić. Nie, no tak się bawić nie będziemy. Romsze, chyba ci na drugą przyczepę tutaj. Tylko, że coś zboża już nie ma. Odjedziesz? Cześć, Krycha. Uwaga, uwaga. Ladus. Dobra. Poczekaj, ja chwilę poczekam, żebyście wyhandikowali z kosili, bo już mi przeszkadzacie. No okej, no dokosimy, to chyba dwa razy będę musiał. Ten i jeszcze dwa razy. Cześć, Bartku. Ta gra kosztuje około 65 zł, coś takiego. Zależy, a na Steamie chyba jest droższa. No, na Steamie zawsze są gry droższe. Ja kupiłem MediaMarkt. Chyba, że słuchajcie, kupimy jeszcze jeden ten tani taki kombajn. I to szybciej to kosić. To lepiej jeszcze poczekaj, już ci mówię, na cię zbierać. Stłuczka na polu, dokładnie. Cinajcie drewno, tylko... A, jest Karol. Aby ściąć drewno, potrzebujemy fundusza, ale ich nie posiadamy. Ej, tego case'a pierwszego, Alioła. A ile kosztuje? 235. Oj, to trochę nam to zajmie. Kredyt weź, już masz. No, w sumie chyba na 200 tysięcy kredyt można wziąć. Tak. Cześć, Bobek. Wiesz już, bro, że ten kosiarki, co sam kupiłeś, to potrzebujesz drugiego kombajnu jednego. No, cześć, Karol. No wiem właśnie, no. No. Niestety, no, co zrobić. Mam nadzieję, że zdobędę potem jeszcze ten. No, wiesz co, to chyba kupujesz taki ty? Bo to jest ogólnie do kukurydzy, nie? To chyba działa tak jak... Nie, to nie jest tylko, bo ja patrzyłem, to jest do czterech rodzajów tych. Do zbóż, jakiś do rzepaku i tak dalej. Pszenica, jęczmień, te no. Wszystkie trawa. Wiesz, bo... No. Ja patrzyłem właśnie i to jest do wszystkich tych. Wiesz, bo to jak ten, jak taki młynek nie wygląda, więc zobacz jak kosiarka wygląda, więc to może po prostu z tego pasze tak, wiesz. Nie, aha, to jest do sieczki. No, do sieczki właśnie. Bo to się robi ten, takie coś się sypie do biogazowni, do tych silosów takich. O kurka, no to w takim razie będę musiał to sprzedać, bo to nam niepotrzebne. Znaczy wiesz, tak mi się wydaje, może to sprawdzić. A na tej ciszące też idzie fajnie zarobić. Lot, kupisz piłę, jedziesz do tartaku, ścinasz drzewo i spychasz do wody. No w sumie moglibyśmy się tak dorobić. Nie. Bufalo trzeba. Znaczy nie bufalo, tylko to drugiego trzeba mieć. Ja tak się zastanawiam. Kupić każdemu po pile, byśmy ścinali te drzewa. Ej, coś ci powiem. Jedna piła wystarczy dla wszystkich. Tak? Jedna dla wszystkich? No tak. To skosimy to, co tutaj mamy i chyba pójdziemy drzewo ścinać w takim razie. Znaczy wiesz, bo ten tartak wygląda tak, że jest tartak, jest pociąg, tam też można balę wrzucać. Jest woda. Do wody. No. Tylko, że to drewno trzeba też do transportować. No tak, tylko czym my to? Ja nie mam pojazdu żadnego. Machina właśnie, to jest wiesz, taki coś a la traktor. A dałoby się ręcznie jakoś to tam ale popchnąć? Ale to bufalo. Powinni zrobić, że skopa da się rzucać. Nie da się, nie można tego jakoś przesunąć, tak? Poręcznie, wiesz. Kurka, no to szkoda. Ktoś zaraz będzie się posypać nawóz, bo jeszcze jest jedno pole posiane. Dobra. No, opryskiwacz jest na polu tym drugim, tam 30... O! Ktoś mnie tu popchnął. Oj, sorry. Spoko. Jedna dla wszystkich, no to dobrze. Arutek, tak, oczywiście, codziennie. Pisze, możesz zepchnąć traktorem. O, to możemy jakąś taką pokombinować to. Dokosimy to, co tu jest i ten. Ile osób jest na live? A nie wiem, szczerze mówiąc. Około 200. Tak, 200? No, no to fajnie, to super, cieszę się. 195 bodajże, tak mówi Jarok. To Shibo ma dużo na live, jak Velesa robi. Ten kombajn strasznie wolno właśnie jedzie. Jest włączony.
Przeważnie streamuję i tak raczej będzie codziennie między 17 a 18. Ja to wszystko zapowiadam, także na Facebooku ale możecie. Brudny ten ciągnik. Przyda się nam też coś dokupić do tego, no ale. Do mycia coś. Jest kerszer. A nie wiem, do mycia też się też kupuje? Tak. Tak, jest karczer czy karczer, jak się to tam nazywa. A to ciekawe, to o tym no, nie wiedziałem. Podobno, że jak są zabrudzone maszyny, to też coś to wpływa na pole, czy coś takiego. To fajne. Kup większy header. Ja wiem właśnie, że potrzebuję większego headeru, tylko ja nie wiem, czy jaki jest... Ej, jaki większy... zbierajcie na turbinę wiatrową. 1 200 000 kosztuje, ale przez godzinę 2000 zarabia to. To ładnie, ale... Słuchajcie, może sprawdźcie, jaki header większy od tego by można było podczepić do tego, co ja mam, bo to szybciej by się zbierało od razu. A ile mniej więcej masz rurkę metrów przed headerem? Właśnie nie wiem. Czekajcie, w garażu można sprawdzić, co my tu posiadamy. Zaraz zobaczymy. Można zawsze kupić 5 metrów jest header. Poczekaj. 5,5 metra header. My mamy 4,2. C6 to się nazywa. To ten od New Holanda pierwszy można kupić. Pierwszy? No, tak, czekajcie. Ten koło tego pomarańczowego. Ten 32 New Holand za 5,5. Podłączymy go na pewno? Tak, podłączy. Ale wiesz, Gobson tutaj dobrze mówił, bo ten na tak kupisz, wiesz, większą żniwiarkę. Ale on tylko się o metr różni, więc można podczepić. O metr, no jeszcze o metr, tak. No, może o ten metr to nie będzie takiej idei, aż no, to nie będzie różnicy, no. O 2 metry. Ale wiesz, jest różnica. Ale to raczej nie kupimy w takim razie. Widzę, że są kolejne osoby, które by chciały zagrać. Halo, jesteście? Kacper? No, siema. Cześć, Rekon, jesteście? Tak, jestem. Jesteście znajomymi, tak? Kacper, bo ktoś pisał, że wejdziecie tutaj. No, ja... To wy, tak? Kacper, znacie się z Rekonem, czy nie? Nie. A to osobno wam napiszę hasła. Ten, serwer to jest OK Bro, pisane łącznie, a hasło jest 3-literowe. I to jest na Niemczech, i wam napisałem na TL-sie. No, dobra. Widzicie? Dobra, no to czekamy na was. Jak będzie więcej osób, to o wiele lepiej dzisiaj zaraz pracować. Ty pasie był ten. Czysia Apaczowski. Wie te serwis. Wiecie co, Apaczowski już nas tu jest 5, także wystarczy na razie. Cześć Stanley. A co tutaj siejemy? Też rzepak? Tak, rzepak, bo on jest najdroższy, to siejmy rzepak. Cześć Slimę. Jeszcze raz, witam. Ale wiesz na przykład, że rzepak mniej miejsca zajmuje niż na przykład wiesz, pszenica. Mniej sypie. No właśnie. To znaczy, ale o co chodzi? Nie rozumiem, Karol. Bo zobacz, mniej to jest. No właśnie, zasiejesz samo pole pszenicą. Będziesz miał tam więcej, wiesz, przyczep z tego. To strzeżesz, co nie? Ale zasiejesz samo pole rzepakiem, no i będziesz miał tam o jedną, nie wiem, czy tam połowę przyczepy mniej. Ale tak mniej więcej. Nie, czekaj. Ej, po prostu go się połowiesz. Ej, ja już tutaj sieję rzepak. Dobra, to na razie może rzepak będziemy siać, natomiast potem zobaczymy. Ja bym chciał to drewno zbierać, prawda? No bo ten, tam wystarczy, że pojedziesz traktorem, tam zaczniesz piłą i wystarczy, że ten zepniesz do wody. No właśnie, tak bym chciał zrobić taką amatorkę, żeby nazbierać trochę tych pieniędzy i potem się już tą farmą zająć. By były te lepsze. Bo ja właśnie tak z bratem grałem, to już tam z milion zarobiliśmy ileś. Nie napiszę na czacie hasła, ponieważ ktoś tu by mógł wejść. No nie, na prywatny nikt nie wejdzie. No ale tak jakoś to, nie wiem dlaczego tak. Po prostu jakoś. Z przyzwyczajenia każdemu osobno napisałem. Cześć Black. Ej, to kupiłbyś może ten, po tej pile? No zaraz ten, zaraz, ten. No okej. Okay. Gdzie są te piły? Ja bym pojechał i bym ci pokazał ten. Ej, a te dobra, zielone jest. Zboże, te się zasiać od nowa, te zielone tutaj stoi, czy na nie czekamy? Myślę, no że ten. I mogę któryś ten wziąć?
No, ale to chyba pusty? Jedna jest dla wszystkich, nie? Czy coś takiego? No tak, ale tak. Mogę wziąć ten traktor jakiś, żeby... No to weź, weź. Ale mam wam zresetować tą piłę, czy co? Nie, nie, ale nie trzeba restartować. Ona już jest, tak? A, no to super. Ją ty po tym sterolem pociągasz i ją masz w łapie. On to luzik. Tym takim kółkiem, ja nie wiem jak to się nazywa. To super. Cześć Black, 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 witam. Co do Unturned, to aktualizacja pewnie wyjdzie jutro albo pojutrze. Nowa do gry. Cześć Dirt, witam ponownie. To cześć, ja Karolek. Jak zetnę, no to zobaczysz ile ci tam kasy wpłynie. No, to super. Zobaczymy. No to trzeba nazbierać, bo tu potrzebujemy wszystkiego. Te zielone zboże też jest zjeździć? To jest rzepak bodajże, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, kto to zasadził tutaj. To zielone? To jest to samo, co teraz mówicie. Tak? Tak. Aha, tylko nie urosło. To czekajcie, ja to... Czas. No właśnie. Dobra, dałem na maksa. To zaraz to urośnie i zaraz to będzie... I zaraz tamto pole zacznie rosnąć, co ja siałem. O, to super. No tam już opryskałem też. No to dobra, to już jadę. Chyba, że te pole sobie już urosło, bo może ci zgnić. Ja wyłączyłem usuwanie. Nie, wyłączone. Tak? No wiesz, na wszelki wypadek, bo wcześniej to trochę słabo. Dobra, to ja wam nie przekazam zasady. Rod chlebaku, bądź grzeczna, dostaniesz suba na YouTube. Dzięki, masz. Miło. Dobra, to na razie. Na razie, Karol, dzięki za to. Na razie. Trzymaj się, cześć. Na razie. Dobra, to poczekamy chwilkę, aż to urośnie. A jest ten? Jeszcze jedno miejsce? To znaczy? Czy jest jeszcze jest ten, jedno miejsce tutaj na serwerze? Bo nie wiem, ilu nas jest, bo jest 4 nas jest. A, no to jeszcze jedno, nie wiem, bo dałem Rekonowi, ale Rekon widzę nie wbija chyba. No bo by mój brat mógł wbić, on koło mnie siedzi, to by nawet wystresa mógł ten. No to jak chcesz, to podaj mu hasło, no nie wiem, bo Rekon coś nie odzywa się też. Nie mogę się łączyć, wiesz. A nie możesz? Ciekawe dlaczego. Bo inne osoby się połączyły. No, na Niemczech próbuję, jest ciągle. Tak wiem, ja widzę serwer, tylko po prostu wyskakuje mi komunikat, że nie mogę. A. O, dorosło wreszcie. Już te rośnie. Tam to jeszcze nie urosł. A nie, już jest. Dobra, to ja zmniejszam czas. Weź ten pasek tutaj wykosz też, bo będzie mi. No, zaraz tam podjadę, tylko tu już zacząłem. Dobra, spoko. Cześć Przemo, wiesz co, Przemo, już nas tu jest dużo, także nie tym razem, może jutro zobaczymy. Cześć Eternalize. Rod, weź dotację ze mnie, dokładnie. Cześć Klocek. Weź taką dotację, doładuj pieniędzy. No, weź dotację na kody. Nie słyszy się tak tłumaczą. Że wzięli dotację od mnie, a tak naprawdę oni sobie wzięli ten, spisali. Wyskoczyło ci może ten, że ktoś wbija na serwer? Na razie jeszcze nie. Aha, dobra. Ale brudne to wszystko jest, nawet brudne są przyczepy już. Czekajcie, no. A... To wiesz, dobra. Tam tutaj na ten. Ja kupię karczer, gdzie on jest? I postaw gdzieś do na farmie. Może w różnych, nie, to nie jest to cysterna z wodą. Jest... Czekaj, już ci mówię, gdzie to jest. To jest do ustawienia. Czekajcie, no... Obiekty. Obiekty? Tak. Na samym końcu obiekty. Ej, i widzisz ten, gdzie ja jestem na mapie, nie? Zaczekaj chwilkę, jak Kacprze, bo ten... A, obiekty, bo muszę kupić ten. Dobra, to kupimy. Gdzie to mogę postawić, tak? Miejsce. Nie było chyba dodatek wychodzi do lesa. Dobra, to ja kupię tutaj ten karczer, enter. Nie możesz tego umieścić tutaj? Czemu, lol? A gdzie go chcesz umieścić? Właśnie nie wiem, tak żeby to... Tu? Nie mogę tam tutaj. Na tym placu umieść, tam gdzie jest te koryto do wody. Tam się fajnie moje dosyć maszyny. A gdzie jest ten plac? Nie widzę go. Koło ty, za tobą. Za tym kombajnem, taki siwy. Wiecie, o, umieściłem go gdzieś tam w lesie. Dobra, teraz popatrzcie na to. Koło lasku. Dobra,
Tutaj jesteś, gdzie jest ten skład drewna, okej. Okay. No, ja już tam ścięłem drzewo i teraz będę wpychał, tylko że to... A mogę tak... jakoś tam szybko się dostać do ciebie? Czekaj. Nie wyjdzie z maszyny. Weź teraz ten. Czekaj, ja... no dobra. Ja to popatrzę na razie, jak to ten... Tylko że to trochę nawet zajmuje. A, no to zobaczymy. A, ściąłeś już, tak? No. Dobra, to zobaczę, jak to wygląda. W obiektach, dziękuję za tę pomoc. I można tak na upartego to zrobić, no dobrze. 14